Pietia iszą prestotli. Łemkowszczyzna to górska kraina. Beskidzka część Karpat, okraszona mnóstwem drewnianych, urokliwych cerkiewek, zamieszkana przez Rusinów zwanych Łemkami. Łemkowie to autochtoni tej ziemi. Pomimo wielu burz dziejowych, od wieków po dzień dzisiejszy przywiązani do prawosławia, kultywują swój język, bogatą tradycję i kulturę oraz religię. Parafialna cerkiew prawosławna świętego apostoła Łukasza w Kunkowej należy do dekanatu gorlickiego prawosławnej diecezji przemysko-gorlickiej. Jest ona charakterystyczna dla zachodnio-łemkowskiego budownictwa sakralnego. Cerkiew w Kunkowej powstała prawdopodobnie w 1868 roku. O jej momencie powstania może świadczyć napis, który jest nad drzwiami w prytworze, czyli kruchcie. Część jej zabytkowego wyposażenia jest dużo starsza, na przykład ikona świętego Mikołaja czy ikona świętego Łukasza. Mogą one pochodzić z wcześniejszej świątyni, która stała w XVII wieku, a może i wcześniej. W latach 1904-1905 powstała bogata polichromia, którą wykonał Jan Jakubowski Sasów. Stawiono również nowy ikonostas z ikonami, które wykonał ten sam artysta. W 1947 roku, w czasie tragicznej akcji Wisła, wysiedlono mieszkańców wsi Kunkowa i przesiedlono ich przymusowo na ziemię odzyskane. Życie liturgiczne w tej cerkwi zamarło. Około 1955 roku niektórzy z wysiedlonych mogli powrócić na tę ziemię i od tego czasu wróciła modlitwa do tej cerkwi. Od tego momentu cerkiew wiele razy była remontowana. W 1987 roku została wpisana do rejestru zabytków. W bieżącym 2019 roku, dzięki wsparciu funduszy unijnych, zakończyliśmy generalny remont cerkwi, przywracając jej dawne piękno. Cerkiew świętego apostoła Łukasza w Kunkowej jest orientowana, a także trójdzielna. Do prezbiterium od strony północnej dobudowano zakrystię, lekko zakłócającą symetrię bryły cerkwi. Ta drewniana budowla ma konstrukcję zrębową ze ścianami na zewnątrz pokrytymi gątem. Dachy są kryte blachą, a ich dolne części załamane są uskokowo. Zarówno hełm wieży, jak i dachy nawy i prezbiterium są zakończone cebulastymi wieżyczkami, które posiadają ślepe latarnie, na których umieszczone są żelazne kute krzyże. Zręby, jak i trójpodział świątyni wyraźnie zauważymy w jej wnętrzu. W szerokiej nawie ustawiono ławki. Prezbiterium kryje się za ikonostasem. Nad węższym przedsionkiem zawieszono chór muzyczny. Na szczególną uwagę we wnętrzu naszej cerkwi zasługują ikony świętego Łukasza i świętego Mikołaja datowane na połowę XVII wieku. Barokowe, XVIII-wieczne wyposażenie cerkwi jest ciekawym przykładem przenikania kultury zachodniej do tradycji wschodniego chrześcijaństwa. Są to m.in. ołtarz z baldachimem w prezbiterium,
ołtarz boczny w nawie z tabernakulum i sceną ukrzyżowania. Wiszące na ścianach ikony ze starego, barokowego ikonostasu. Bogata polichromia z początku XX wieku z przedstawieniami Trójcy Świętej i opieki Matki Bożej. Prawosławie niesie przez siebie nieskazitelną naukę pierwszych wieków chrześcijaństwa. Nauka dogmatyczna Kościoła prawosławnego formowała się na pierwszych 7 soborach powszechnych. I nie zważając na okoliczności historyczne, na te wielkie doświadczenia, ten potencjał wiary jest przekazywany dzisiejszemu naszemu społeczeństwu. Ojciec Kościoła, teolog wielki, ksiądz Błuchakow jednoznacznie mówi, gdyby świat znał prawosławie, cały świat by się stał prawosławny. I to jest potencjał naszej wiary, który musimy w swojej skarbnicy przechować i przekazać dla młodych pokoleń. Kolebką chrześcijaństwa wschodniego, cerkwi naszej prawosławnej jest wielka tradycja Bizancjum ze swoją stolicą w Konstantynopolu. I zawdzięczając tej kolebce chrześcijaństwo prawosławne rozpowszechniło się w krajach słowiańskich, jak Serbia, Bułgaria, Morawy i w ten sposób dotarło do naszych ziem. Nasza tradycja prawosławna początki swoje bierze na naszych ziemiach z misji cyrylometodiańskiej. Ta misja świętych równych apostołom Cyrylometodego dotarła na tereny naszej Rzeczypospolitej. Ale prawosławie rozwija się i w dzisiejszej dobie czasu. Na kontynencie amerykańskim coraz to nowi członkowie naszej cerkwi włączeni są właśnie do łona świętego prawosławia. Na kontynencie afrykańskim patriarchat aleksandryjski ciągle otwiera nowe diecezje, nowe parafie, ale zachodnia Europa. Pojawiają się nowe parafie, jak we Francji, w Niemczech. Prawosławie jest tą światłością ze wschodu, która daje świadectwo swojej duchowości, a jednocześnie daje gwarancję dla człowieka na wieczne zbawienie. My w Polsce, jako Cerkiew Prawosławna, przeszliśmy historyczny czas wielkich doświadczeń. Przed II wojną światową potencjał Kościoła prawosławnego w II Rzeczypospolitej szacował się na około 7 milionów wyznawców. Dzisiaj Cerkiew Prawosławna jest spuścizną tej tradycji, liczy około 500 tysięcy wyznawców. Pojawia się u nas nowa emigracja ze wschodu. Błogosławiam Bóg nasz. Всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Dzisiaj na terenie Podlasia, naszej diecezji, stare monastery ze swoją historią, jak monaster świętego Onufrego w Jabłecznej, jak monaster opieki Matki Bożej w Turkowicach, a także wpisany w panoramę życia Kościoła prawosławnego monaster świętych sióstr Marfy i Marii na Świętej Górze Grabarce stanowią wielki potencjał i duchowości, i wiary, i naszego dziedzictwa duchowego. I to właśnie prawosławne monastery, jako stale żywe centra duchowości i kultury, są osnową szlaku, śladami wschodniosłowiańskiej tradycji.